modernizacji torowiska tramwajowego. Jak to wygląda? Kiedy poszczególne fragmenty ulic będą czynne, nieczynne? Czy jest, gdzieś dostępna taka informacja? Jeżeli pan prezydent mi odpowiedzieć, gdzie można zasięgnąć, gdzie taki harmonogram widnieje? Czy jest na stronie internetowej, czy gdzieś mieszkańcy po prostu to się pytają? Dziękuję bardzo. Pytanie pana radnego Kościńskiego, harmonogram robót, on jest płynny, wiadomo, w zależności, oczywiście założenia są przez kierownika budowy i nadzór jakiś sztywny, tylko że wiadomo, że życie pokazuje czasami, że one mogą płynnie przechodzić. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że na bieżąco osoby, które tam prowadzą punkty usługowe, punkty handlowe, są informowane przez pracowników Zarządu Dróg Miejskich. Po godzinie 9 mamy spotkanie z Gruzińską Federacją Gospodarczą i z przedstawicielami osób prowadzących tam działalność. Informujemy na bieżąco, jak wprowadzamy. Trzeba tu nadmienić, że jeszcze wodociągi przed nami, zgodnie z porozumieniem podpisanym między prezydentem a wodociągami, wyprzedzają ten harmonogram i jakby przed wykonawcą wchodzą na odcinki i są zwężenia często, więc jeżeli ktoś by chciał uzyskać informację, telefon do nas bądź do kierownika budowy i na bieżąco zostanie mu udzielona informacja. Co do odpowiedzi odnośnie harmonogramu robót, to nie mogę się zgodzić zupełnie, że użycie terminu harmonogram płynny. Czy państwo rozumiecie, co to znaczy harmonogram płynny? Ja nie wiem, ja jeszcze w życiu nie miałem z czymś takim do czynienia i w zasadzie wszystko określa się w pewnych ramach czasowych i ludzie mieszkający przy tych ulicach dzisiaj mają bardzo duże trudności nie tylko z komunikacją, z poruszaniem się, z dotarciem do własnych posesji, dotarciem do lekarza, ale prowadzący działalność gospodarczą muszą coś zaplanować. Istnieje pewna perspektywa finansowa, przede wszystkim zarabiania pieniędzy, zarabiania na utrzymanie sklepu, placówki i tak dalej. I w kontekście pewnego ścisłego harmonogramu można to zaplanować. Natomiast państwo nie przedstawiliście żadnej w zasadzie wizji, jeżeli chodzi o terminy, o czas, o miesiące, rok kalendarzowy i tak dalej. Nie mamy żadnych konkretnych informacji na temat realizacji tej inwestycji. Uważam, jest to pewien skandaliczne. Przepraszam, dziękuję. Jeżeli chodzi o harmonogram, jest harmonogram ukończenia robót przebudowy torowisk tramwajowych i tych towarzyszących inwestycji do końca października dokładnie. Natomiast poszczególne odcinki z dokładnością do jednego tygodnia można ustalić, tak jak powiedział pan dyrektor Murgała, są na bieżąco ustalane ze względu na cykl prac inwestycyjnych, które albo się przeciągają, a niektóre się przyspieszają.